Nasze życie na ziemi można porównać do podróży. Jest ona lepsza lub gorsza, dłuższa lub krótsza. I pewnego dnia się skończy ta podróż życia. Przyjaciele, trzeba będzie zostawić walizki. Trzeba będzie zostawić wszystkie wspomnienia z tej ziemi. Każde doświadczenie. Trzeba będzie rozstać się z każdym człowiekiem, który towarzyszył nam w tej podróży. I stanąć na sądzie. Przyjaciele, każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć za swoje życie. Każdy z nas będzie musiał zdać sprawę z tego, co zrobił z krwią Jezusa Chrystusa. Żyjemy w kraju religijnym, w którym tak dużo mówi się o Bogu, o świętach. Tak skrupulatnie wszyscy się przygotowujemy do świąt. Przyjaciele, ale gdzie w tym czasie był Jezus? Gdzie był Jezus? Czy On był w waszych domach? Czy On jest w waszych sercach? Czy to jest Jezus Chrystus, który wiecznie wisi na krzyżu? Przyjaciele, Jezus zmarł, zmartwychwstał na trzeci dzień. On umarł i zmartwychwstał. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to nie pójdziesz do nieba. Twoje dobre uczynki nic ci nie pomogą. Dlatego, że Jezus stał się ofiarą za nasze grzechy. I tylko przez krew Jezusa można stać się świętym. Przyjaciele, kiedy my tutaj mówimy ludziom o Jezusie, to wszyscy macie bardzo dziwne miny. Chcecie uciekać. Dzieje się dlatego tak, że w naszym kraju wszyscy poznaliśmy religię. A religia jest martwa. Religia nie daje życia. Religia to nie Bóg. Bóg to nie religia. Przyjacielu, Jezus Chrystus narodził się po to, by cię pojednać z Ojcem. Podejmij taką decyzję, że wierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Oddaj Mu swoje życie. Powiedz, że Go potrzebujesz. Pokutuj, że do tej pory żyłeś bez Boga. Byłeś religijny, ale żyłeś bez Boga. Pokutuj z tego. Bo kiedyś staniesz na sądzie i będziesz musiał zdać sprawę Bogu ze swojego życia. Uwierz w Jezusa, a będziesz żył.